Cześć, cześć i jesteśmy live. Chyba wszystkie maszyny tutaj ruszyły. Wszystkie, wszystkie maszyny ruszyły i zaraz się powinno wszystko tutaj pokazać. Widzę, że YouTube wystartował, Facebook tak samo. Także nie będę, nie będę tutaj czekał na pierwszych, pierwsze łapki w górę i tak dalej. Zacznę, bo pewnie i tak część z Was będzie oglądała to. Już po live, natomiast wszystkich, którzy są, wszyscy, którzy teraz oglądają, serdecznie witam. Dzisiaj, dzisiejszy temat takiego Krótkiego, krótkiego mojego wystąpienia e, dotyczy początków inwestowania w nieruchomości, czyli jak zacząć inwestowanie w nieruchomości. E, e, sporo pytań właściwie dostaję na, na, e, na ten temat, i właściwie osoby, które chcą rozpocząć ze mną jakieś, jakąś drogę pasywnego inwestowania, jako taki inwestor w, e, inwestor powiedzmy pasywny, jak i osoby, które Uczestniczą w szkoleniach, no właściwie są bardzo często na początku swojej drogi. I chciałbym kilka tutaj tematów poruszyć, jak, jak wyglądały również moje początki inwestowania w nieruchomości, jak to się wszystko zaczęło, co mnie sprowadziło na, na tę drogę, dlaczego, dlaczego jestem właśnie inwestorem. I opowiedzieć, może kilka, kilka przykładów i. Kilka ciekawych historii, które, które mnie na, tym, na, na tej drodze spotkały. Także słuchajcie, strategia, zacznę od w ogóle strategii inwestowania w nieruchomości. Co ciekawe, co ciekawe jest to temat, który jest bardzo często pomijany w ogóle, i bardzo wiele osób, które. Zastanawiają się, jak inwestować w nieruchomości i co, co robić na rynku nieruchomości. Od razu sobie myślą: Dobra, to, to zacznę robić flipy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słyszałem, że jest fajnie, zarabiamy kasę. Słyszałem, że tam jeden zarobił 30 tysięcy, jeden 50 tysięcy, tam kupił, sprzedał, pozamiatał albo nawet nie, zrobił, zrobił jakiś home staging, a może po prostu flipa na brudno, czy tam działał na. Na rynku mieszkań, na, na rynku właśnie pierwotnym, kupował jakieś mieszkania od dewelopera. No tych dróg jest tutaj bardzo wiele, więc bardzo, bardzo wiele różnych ciekawych, ciekawych przygód może się tutaj wydarzyć. I teraz moim zdaniem, moim zdaniem w ogóle od czego warto? Warto rozpocząć cały proces inwestowania w nieruchomości, i to jest zadanie sobie pytania, po co inwestuję w nieruchomości, dlaczego chcę w ogóle to robić. To, to nawet słuchajcie, to nawet moim zdaniem nie chodzi o nieruchomości. To, to może chodzić o każdy biznes. To, to jest pytanie w ogóle po co, tak? Po co ja to robię? Jaki jest mój cel? Czy robię firmę po to, żeby, żeby ją sprzedać, po to, żeby, żeby na niej zarobić, po to, żeby zakładam, nie wiem, jakąś firmę, która ma jakąś misję, jakieś przesłanie, że chcę komuś pomóc, że chcę zdominować jakiś rynek. Po co? A bardzo często w ogóle w ogóle przechodzimy przechodzimy właściwie od tego, od tej strategii zaczynamy od zewnątrz, a nie od środka tego koła, tak? Czyli po prostu podchodzimy do tego w taki sposób, że, że zastanawiamy się, zastanawiamy się, co tu robić, co tu robić. I im, że będę inwestował, powiedzmy, będę kupował mieszkanie na flipa. Kupię, szybko sprzedam, ale dlaczego? I teraz ja, moja droga inwestowania w nieruchomości była taka, że ja inwestowałem w nieruchomości na początku z tego względu i to było moje why. Z tego względu, że chciałem mieć, chciałem osiągnąć wolność finansową. Chciałem mieć tyle mieszkań na wynajem, które pozwolą mi spokojnie, spokojnie sobie, 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 sobie żyć spokojnie sobie żyć, osiągać właśnie ten przychód z przychód najmu na tyle pasywny, żeby po prostu nie musieć, pracować, nie musieć pracować na etacie, czy też po prostu zapewnić sobie spokojne, spokojną emeryturę. No tak jak wiadomo, to pewnie na emeryturę z ZUS-u nie mamy co liczyć lub też ta emerytura będzie na takim poziomie, że nie będzie nam zapewniała spokojnego, spokojnej starości, i jeszcze takie, taką mam historię, która mnie bardzo, bardzo zmotywowała. Pamiętam jak, pamiętam, jak byłem na studiach w Niemczech na, na stypendium. To było w ramach Sokratesa. I pamiętam, jak widziałem tych emerytów niemieckich, jak miałem tam takiego przyjaciela rodziny, który bardzo mi pomógł. Ma na imię Fryderyk i Fryderyk właśnie mieszka w Hanowerze i on po prostu był wtedy na emeryturze. I pamiętam jak jego dzień wyglądał, jak on sobie po prostu chodził, chodził na kawę, właściwie jak go odwiedziłem w jego domu, to pamiętam, że nie miał w ogóle żadnych, żadnych rzeczy w lodówce, praktycznie. Że zawsze sobie ja się pytam, dlaczego w ogóle nie robisz sobie, nie robisz sobie właśnie śniadania, samodzielnie, czy, czy znaczy nie gotujesz, a on mówi, no, że właściwie mieszkam tu sami. Jak wyjdę sobie do kawiarni to spotkam ludzi, to po prostu spotkam ludzi, będę sobie mógł z kimś pogadać, no wiesz Paweł, ten, to, to życie jest fajniejsze. Ja tak sobie pomyślałem, cholera jasna, moja babcia nie może czegoś takiego zrobić, moją babcię nie stać na takie rozwiązanie, po prostu nie ma szans, nie, nie, nie ma szans, po prostu nasi emeryci zwracają uwagę na to, czy wydać kasę na te leki, czy na tamte leki, bo, bo po prostu to jest, to jest alternatywa. I pewnie pewnie sytuacja pewnie sytuacja będzie taka, że no, tak, tak się spodziewam, że już może nie zbankrutuje do zera, ale to po prostu te, 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 te emerytury, które będziemy dostawać, to po prostu będą, będą na tak niskim poziomie, że nie będziemy po prostu no, nie będziemy mogli stawać przed tym wyborem, czy, czy idziemy do tej kawiarni, czy do tamtej, tylko właśnie na które, na które leki nas stać. No i ja postanowiłem, że będę inwestował w nieruchomości na wynajem. Na początku w, w kawalerki i skupiłem się na szukaniu kawalerek. Dlaczego kawalerki? No w, całym, w całej swojej drodze drodze inwestycyjnej. Na samym początku poznałem Sławka Mutoriego i tutaj z, z małżonką byliśmy kiedyś na takim pierwszym spotkaniu networkingowym. Też wam polecam w ogóle chodzenie na takie spotkania, na takie, kiedy, kiedy w ogóle temat inwestowania w nieruchomości w ogóle kompletnie nie był popularny. Nie pamiętam, to był może 2007 rok, 8, może 6. Spotkaliśmy się na piwie i, i właśnie, no jeszcze wtedy pracowałem w korporacji i. i, i jakby zrozumiałem, że muszę coś kupować, muszę kupować rozwiązania, mieszkania, które będę wynajmował, ale nie będą, które zajmowały mi dużo czasu. Takiego, taki parametr, Parametr, mam własny, nazywam go parametrem dupy trucia. I to jest parametr, parametr właśnie, który często, często młode osoby mogą brać na klatę. No Mamy, tak jak inwestujemy w nieruchomości, to jednym ze sposobów jest robienie podnajmu. I teraz, podnajmu, jak robimy podnajm, to zazwyczaj osoby, które robią podnajm, mają bardzo mało swoich pieniędzy. Mają bardzo dużo czasu i mogą się tym zająć. Tak, czyli, czyli biorą od kogoś mieszkanie, które następnie komuś podnajmując, podnajmują, czyli nie stać było ich na zakup portfela swoich mieszkań, ale przekształcają swój czas, swoją pracę w pieniądze. Tak zarabiają na tym. No i wtedy po prostu musimy się zmierzyć z tym, że. Ci lokatorzy no po prostu zawracają nam głowę, tak mają różnego rodzaju problemy życiowe, coś tam się dzieje, ktoś nie płaci, tam rura przecieka i tak i tak dalej, więc sporo sporo się dzieje. I teraz ja zrozumiałem, że no, jednocześnie pracując na etacie, no nie mogę się zająć tak Takimi sprawami, i nie mogę, nie mogę po prostu w czasie pracy wyskoczyć. Szczególnie, że często jeździłem na różne de delegacje, nie mogę wyskoczyć, no i po prostu tam rozwiązywać jakichś konfliktów. Więc wybrałem po prostu drogę kawalerek, czyli na początku zadałem sobie pytanie, to co, to co tutaj widzicie, widzicie na slajdzie. Po co chcę inwestować? Tak? Czyli chcę, osiągnąć, chcę osiągnąć jak największy ten przychód pasywny, a później do tego zacząłem zastanawiać się, jak do tego dojść. Jak do tego dojść? Kupując, kupując kabalerki. Tak? I teraz jakie kupując? Jakie jak, jak należało kupować? No, ja też zrozumiałem, że warto jest wykorzystać moje tam jakieś umiejętności informatyczne, żeby szukać po prostu. Mieszkań, które są najtańsze na rynku, e, które, e, które fajnie performują, tak? czyli, czyli mają największą tą stopę zwrotu możliwą, e, czyli po prostu też odpowiadać potrzebie, potrzebie rynkowej. I dla mnie to było dosyć, do, dosyć łatwy, łatwy tutaj scenariusz, z tego względu, że byłem wiele lat po drugiej stronie, nie pochodzę z Warszawy i. E, studiowałem, e, studiowałem właśnie w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, gdzie po prostu po przyjechaniu do Warszawy, no nie dostałem akademika i musiałem, e, musiałem musieliśmy tam z, z kolegami wynajmować jakieś mieszkania. Więc jakby rozumiałem, jak wygląda. Jak wygląda perspektywa tego lokatora, jak wygląda perspektywa najemcy, co jest dla niego ważne. No, nawet kiedyś to opowiadałem, że podczas swoich studiów wynajmowałem, już nie pamiętam, sześć czy siedem różnych mieszkań i tylko raz mieliśmy umowę najmu taką, domyślam się, że legalną. Jakby w pozostałych przypadkach po prostu no, jestem przekonany, że właściciele nie płacili podatków. Ponieważ przychodzili co miesiąc, przychodzili po miesiąc po prostu po płatności. No wiadomo, zapuszczali jeszcze takiego żurawia, tam wiecie, tam zaglądali generalnie tu, czy tam, czy, czy mieszkanie jest posprzątane, i tak dalej, i tak dalej. Nawet pamiętam, że jeden po prostu pan, pan właściciel po prostu z jednego takiego mieszkania nas wyrzucił za to, że po prostu stwierdził, że jest zbyt duży bałagan i, i przyszedł tam w niedzielę, chyba tak z zaskoczenia w ogóle do mieszkania, no takie rzeczy, słuchajcie, się zdarzały. Przyszedł z zaskoczenia do mieszkania w niedzielę. Dziele rano, my byliśmy po jakiejś tam imprezie, ale takiej, no wiecie, w klubie studenckim, więc sobie tam spaliśmy, nie wiem, tam jeszcze u kogoś była jakaś tam dziewczyna mniej lub bardziej randomowa, a, a, ale no, pan właściciel po prostu sobie otworzył, otworzył drzwi i po prostu, po prostu, krótko mówiąc, powiedział, że tak, to tutaj jest jakiś po prostu wielki bałagan i musimy się natychmiast stąd wyprowadzić. Tak? No, i, no i tak to wyglądało. Więc ja później inwestując w mieszkanie, jakby rozumiałem, jakie Czego oczekuje klient, czego oczekuje ten najemca, ten student, a druga sprawa jest taka, że rozumiałem, jak, jak właśnie, jakie, jakie po prostu tutaj mogą być problemy dla osoby, która, która chce inwestować w nieruchomości. No, i teraz tak, żeby dalej inwestować w nieruchomości, no to bardzo, bardzo szybko i wielu z Was po prostu rozumie, że ciężko jest. Ciężko jest po prostu finansować te nieruchomości, no i mieć tyle po prostu oszczędności. To jest, to jest nieruchomości w Warszawie, szczególnie w Warszawie, no są jedne z najdroższych w Polsce i, i ciężko jest mieć po prostu nawet sobie oszczędzić. Pracując w dobrej korporacji na, na kilka mieszkań. Więc no, trzeba było podejść do tego w jakiś taki sposób, w jakiś taki sposób strukturalny, ułożyć jakiś, jakiś taki konkretny, bardzo, bardzo, bardzo konkretny plan. I teraz. Ja tutaj, ja tutaj oczywiście tych, tych pomysłów na takie inwestowanie, miałem, miałem wiele, ale, ale przejdźmy. Przejdźmy przez, przez, kilka, przez kilka możliwości. No, pierwszą taką, taką możliwością, no to jest w ogóle tak, jak zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy rozmawiać o tym odnajmniej, tak, czyli, czyli taka strategia, w której mamy niższe zwroty, tak, mamy to mniejszą pra, pracochłonność. Natomiast natomiast no, generuje ten potencjalnie przypływ, ten cash flow, pasywny. Hmm, czy on jest do końca pasywny? To zależy. To zależy jeszcze, czy oddamy taki najem na przykład jakiejś firmy zarządzającej, no to wtedy mamy bardziej pasywny, czy zajmujemy się tym sami. No i też pytanie. Jakie, te, jakie takie mieszkania będziemy, e, powiedzmy sobie tutaj e, kupować, no bo jeżeli będziemy kupować mieszkania, gdzie mamy jeden na jeden, e, czyli jedną umowę, e, jedno mieszkanie, jedną umowę, taką kawalerkę, studio, no to wtedy mamy naprawdę sytuację, w której, w której możemy zakładać, możemy zakładać, że, e, że po prostu będziemy mieli ten parametr tego zawracania gitary, t, trucia tyłka, ten mniejszy. Natomiast jeżeli oczywiście mieszkania przerobimy na pięciopokojowe i więcej, no to Statystycznie, statystycznie oczywiście to, to, to zawracanie gitary będzie znacznie większe, ta większa rotacja tych studentów mieszkających w tym mieszkaniu, więc dużo więcej się dużo więcej się tam będzie, będzie działo. I teraz, teraz kolejnym, kolejnym tematem, kolejnym tematem, który możemy robić, o który też już powiedziałem, no to jest powiedzmy temat, temat, temat podnajmu. No i teraz tak, jeżeli rozmawiamy, rozmawiamy o podnajmie, no to należy, należy pamiętać, że, że to jest taka sytuacja, w którym bierzemy, bierzemy mieszkanie w zarządzaniu właśnie cudze, i przejmujemy na siebie no właśnie ryzyko, całe ryzyko. Teraz w, w czasach pandemii no to jest bardzo, bardzo duże to ryzyko. Musimy po prostu komuś, właścicielowi takiego mieszkania płacić comiesięczny ustalony wcześniej czynsz. No oczywiście są formy też podnajmu, gdzie, gdzie to jest jakiś tam procent zwrotu z takiego, z takiego ugranego, takie, ile takie mieszkanie ugra tam, ile zarobi po prostu na, na rynku. No ale w większości, w większości jest to takie, taka sytuacja, kiedy... Kiedy, kiedy po prostu płacimy stałą, stałą jakąś opłatę. Kolejna, kolejna opcja, kolejna opcja która jest bardzo ciekawa, to jest kupowanie właśnie mieszkań deweloperskich. No to ja to nazywam takimi opcjami na rynie opcjami na nieruchomości. Czyli, no bo to w zasadzie, jeszcze, jeżeli byśmy popatrzyli na kupowanie mieszkań od dewelopera w sytuacji takiej, że Później sprzedajemy cesję, to według prawa podatkowego, tak naprawdę to my nie handlujemy mieszkaniami. A czym handlujemy? No to jest sprzedaż praw i roszczeń według prawa podatkowego, więc to jest trochę taka opcja na nieruchomość. Takie coś podobne do takiego rodzaju jakby akcji na rynku, na, na giełdzie. I dla osób, które w ogóle nie wiedzą, jak ten temat wygląda, no to powiem, że to jest po prostu najczęściej, najlepszym takim. Rozwiązaniem zazwyczaj było kupowanie mieszkań w programie 1090. Kiedy płaciliśmy na samym początku 10% wartości nieruchomości, no a 90% po prostu nie płaciliśmy nigdy. E, czyli dochodziło do takiej sytuacji, w której, e, w której e, po prostu sprzedawaliśmy to mieszkanie przed końcem budowy i przed końcem budowy takiego, ta, takiej, e, takiego budynku, no i, i zyskiwaliśmy tą naszą, doliczaliśmy naszą marżę, ten nasz narzut. Nasz, i, i po prostu nigdy nie musieliśmy płacić te 90. Ten nasz klient potencjalnie wchodził w te, w te buty tutaj do, do tej umowy, do dewelopera i, i kupował takie, takie mieszkanie. Teraz, no i kolejną, kolejną sprawą, która jest bardzo ciekawa, która, do której ja przeszedłem, no to są flipy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o flipy, to... Jeżeli chodzi o flipy, no to tutaj mamy taką sytuację, że są to rozwiązania, które bardzo często generują dodatkowy, dodatkowy cash, tak? dodatkowe, dodatkowe pieniądze. I teraz, jakbyśmy mogli porozmawiać o flipach, to, to właśnie u, moja droga była taka, że szukając tych nieruchomości, które są, które powiedzmy, nadawały się, miały się nadawać na potencjalny najem, a które były bardzo tanie, zacząłem znajdować nieruchomości, które mają, które, które są tanie z metra, no tanie z metra, wydają się bardzo okazjonalne, ale na przykład na ten najem się nie, nie były zbyt dobre. No, załóżmy, że miały po prostu bardzo duże pokoje, nie dało się tego super podzielić, ale głupio było przejść obok tej okazji. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, jeżeli ta wiedza jest dla Ciebie interesująca i uważasz, że mogłaby być interesująca też dla Twojego kolegi, Twojego znajomego, Twoich przyjaciół na Facebooku, na YouTube, to, to będę bardzo wdzięczny za szerowanie. Za, za, możesz dać lajka, możesz też zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube, jeżeli ktoś ogląda na YouTubie. I co czwartek, co czwartek będę wrzucał nowe filmy, nowe ciekawostki na rynku, nieruchomości, takie krótkie nagrania e, odpowiadając, e, odpowiadające na Wasze pytania. I jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście, żeby był poruszony, możecie napisać w komentarzu. Postaram się na następnym, e, na następnym nagraniu do tego ustosunkować i postaram się odpowiedzieć na, e, na te pytania. E, ale przechodząc dalej. Jeżeli rozmawiamy o właśnie flipach, to flipy najczęściej są, e, są tematem. Są tematem takim, w którym musimy wykorzystać swój kapitał. No i tutaj można, oczywiście, pracując na etacie, mając jakąś działalność gospodarczą, z którego, z którego mamy, jesteśmy w stanie się pochwalić regularnymi przychodami. No w przypadku działalności gospodarczej, oczywiście, to jest trudniejsze niż w przypadku, znaczy trudniejsze utrzymanie kredytu, to, to możemy właśnie kredytować. Takiego flipa. No, i to jest temat, który generuje, generuje gotówkę, generuje gotówkę na, na, następne, na następne po prostu transakcje. I to, co ja zrobiłem podczas swojej całej, całej tej drogi, to jest połączyłem, połączyłem te wszystkie tematy. Tak? Czyli robimy opcje na nieruchomości, zajmujemy się najmem, Mam swój portfel mieszkań na wynajem, różnych mieszkań na wynajem. Działam na rynku warszawskim, działam troszkę na rynku łódzkim. Robimy, robiłem podnajem. Robiłem podnajem, wyszedłem z tego biznesu jakiś czas temu i cały czas flipujemy. I tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o flipy, to, to, to jeżeli już masz spore doświadczenie i jeżeli to Twoje doświadczenie jest na tyle dobre, na tyle wysokie, że nie boisz się grać z innym inwestorem i brać na siebie odpowiedzialność, odpowiedzialność taką, że że po prostu prowadzisz cały projekt, to oczywiście pojawiają się nowe możliwości. Jakie są to możliwości? No, to są takie możliwości, w których możemy inwestować, możemy inwestować z innymi, z innymi inwestorami, możemy po prostu dzielić się zyskiem. Najczęściej to jest w formie 50 na 50. Mamy taką sytuację, że po prostu bierzemy, znajdujemy jakąś okazję, znajdujemy, znajdujemy inwestora i przedstawiamy mu taki cały biznes plan takiej transakcji. I z takiej inwestycji powiedzmy możemy się podzielić z zyskiem. Najczęściej na rynku powiedzmy tam jakaś jest to 50 na 50. I, I wtedy, wtedy możemy wykorzystywać dodatkowo swoją swoją wiedzę, dodatkowo swoją wiedzę, żeby, żeby multiplikować po prostu te inwestycje, które prowadzimy naraz. Czyli coraz więcej takich prowadzimy, prowadzimy, prowadzimy ciekawych inwestycji. No oczywiście, jak zdobyć wiedzę. Najprościej, najprościej, warto zacząć, najprościej od oglądania mieszkań. To chyba wszyscy powtarzają na wszystkich szkoleniach, na wszystkich eventach, że oglądaj mieszkania, oglądaj mieszkania, chodzisz i oglądasz mieszkania, wtedy też wyłączamy taką, taką ekscytację. Takie po prostu patrzenie na każde mieszkanie jak na super okazję. Więc wtedy, wtedy warto po prostu robić, robić po prostu duże, duże, dużo tych viewingów, tych, tych, tych właśnie wizyt. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, jeżeli chodzi jeszcze o wiedzę. Jeżeli chodzi o jeszcze o wiedzę, to warto, warto uczestniczyć we wszystkich eventach, we wszystkich eventach, czy to uczestniczyć w mieszkanicznikach, spotkaniach, no teraz niestety to no wiadomo, mamy trochę taką sytuację, która mam, mam nadzieję, że wkrótce się, wkrótce się skończy, tą pandemiczną, gdzie gdzie te i te spotkania takie face to face, no, są dosyć mocno ograniczone. Natomiast wracając jakby do tematu jeszcze tego, o którym, o którym powiedziałem, skąd brać jeszcze dodatkowe środki? To tak jak mówiłem, no, u, mnie, u mnie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że praca na etacie, tam plus swoja działalność gospodarcza powodowały zdolność kredytową i to, to powodowało możliwość, możliwości tutaj flipowania. I, I to było bardzo bardzo ciekawe. Jakby dla mnie, dla mnie rozwiązaniem, które dało takiego busta busta, który, który po prostu powodował, że coraz więcej nieruchomości, nie, nie, nieruchomości udawało mi się nieruchomości udawało mi się nabywać i e, ostatnim, ostatnim takim w ogóle jeżeli to właśnie mówimy o doświadczeniu i o wiedzach wiedzy całej z, z nieruchomości, to dla mnie, dla mnie bardzo ważne są trzy, trzy tematy, które trzy takie mm, filary, na których buduje się możliwości inwestycyjne. Przede wszystkim warto, warto sobie powiedzieć, warto sobie powiedzieć, że nieruchomości są super interdyscyplinarne. To jest bardzo interdyscyplinarny temat i no bo zobaczcie, mamy, musimy znać je na remontach, musimy znać je na ekonomii, na finansach, żeby policzyć, czy dany flip się spina, czy też nie, czy, czy zarobimy na tym, czy też po prostu będziemy do tego tematu dokładać. Mamy kwestię związaną z podatkami. Mamy kwestię związaną, czy w ogóle właśnie jeżeli podatki, jakie je płacić, podatek mamy podatek, Dochodowy. Mamy podatek VAT, tak? czyli tutaj musimy pamiętać, że bardzo często chociażby osoby początkujące nawet nie wiedzą, że sprzedając mieszkanie, sprzedajemy również meble i po prostu ten podatek VAT tutaj gdzieś tam wpadamy, więc musimy o tym też pamiętać. Mamy sytuację związaną, mamy całe, całe po prostu tematy związane z prawem. I tu z prawem to można by było robić wykłady po prostu i historię na wiele, wiele godzin. Tak? No mamy jakby bardzo dużo problemów prawnych. Związanych z nieruchomościami, od problemów związanych z gruntami, z, z prawem własności, jakieś wpisy w księgach wieczystych, i itd., itd. Więc to jest gruby temat. Chyba właściwie powiedziałbym, że na jeden z najważniejszych I, i warto o tym pamiętać. Mamy kwestię po prostu związaną dalej z marketingiem i ze całym. Czyli i ze sprzedażą trochę jest połączona po, po, dalej połączone. Jak reklamować mieszkanie, jakie je, jak je po prostu odpowiednio sprzedawać. E, mamy tematy ewentualnie, jeżeli rozmawiamy o jakichś mm, większych przeróbkach, no to możemy wchodzić w tematy budownictwa, w ogóle jakichś remontów, negocjacji budowania, relacji. Czyli jak widać po prostu no, jest to temat niezwykle interdyscyplinarny i niezwykle e, niezwykle skondensowana wiedza. To jest po prostu bardzo, bardzo e, trudny, ale taki... Biznes na początku trudny, który dzięki właśnie zdobytej wiedzy staje się coraz łatwiejszy. I coraz, jeżeli, jeżeli coraz, jeżeli zaczynamy odwiedzać te mieszkania, właśnie budować to doświadczenie, to jest czyli to jest ten drugi, drugi temat. Po prostu ze względu na, na ilość przypadków, które mogą wystąpić, ilość możliwości, które mogą wystąpić jakby w całym temacie inwestycyjnym, no doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne. Jak na, nawet nawet to, że na samym początku, jak chodziłem, pamiętam oglądać mieszkanie, no to był jakiś stres. O co się zapytać? Czy wypada się zapytać o to, czy kogoś nie obrazić? No, no wiecie, no, standardowym przykładem jest to, że po prostu jak oglądamy, oglądamy jakieś mieszkania, no to mamy taką sytuację, że możemy palnąć, że powiedzmy, no oglądamy jakieś, nie wiem, meblościanki i tak dalej. No, ktoś nam pokazuje, jakaś starsza osoba, i mówimy, no. W sumie to mieszkanie wie pan, ze pan z tym, bo to mieszkanie jest do generalnego remontu. No i to może oznaczać, że po prostu taka osoba, która sprzedaje się, po prostu obrazi, no bo dla niej ona mieszka w tym mieszkaniu, więc musimy wiedzieć, jak budować takie relacje i jak po prostu nie obrazić, nie obrazić osoby, która, która to mieszkanie sprzedaje. No i ostatni temat to jest w ogóle odwaga. Odwaga, czyli, czyli temat związany, związany po prostu. Wcześniej zbudowanym doświadczeniem, no bo jeżeli mamy taką sytuację, że oglądamy tych mieszkań sporo i, ymm, i wiemy, czy to jest okazja, wiemy, że to jest okazja, wiemy, że po prostu to jest dobra cena, no to musimy pod, podjąć po prostu decyzję zakupową szybko. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, szczególnie, że bardzo często po prostu jakaś tam osoba stoi już pod drzwiami, po prostu następny inwestor w kolejce nam się udało wbić jako osobie numer jeden i po prostu no, mamy taką sytuację, że musimy koniecznie podjąć bardzo, bardzo szybko jakąś tam decyzję i, i po prostu tutaj przejść, przejść do, dalej do, do po prostu do jakiejś tam inwestycji. Więc no, te wszystkie filary. Te wszystkie filary, te trzy filary powodują dla mnie, że, te, że, że po prostu mamy, osiągamy sukces, sukces na rynku nieruchomości. I tak jak, tak jak widzicie, no po prostu jest bardzo, bardzo dużo tematów, które są związane z tym, z inwestowaniem. I teraz skończyliśmy, skończyliśmy nagrywać, skończyłem nagrywać. Szkolenie online. Szkolenie online, które zapewnia właściwie wszystkie odpowiedzi na pytania związane z inwestowaniem w nieruchomości. Jest jakby skondensowaną wiedzą, skondensowaną wiedzą, którą zdobyłem przez wiele lat inwestując, a inwestuję no, gdzieś od 2008 roku i. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, na razie nie jest dostępne, jest w trakcie montażu, pewnie jeszcze ten montaż trochę potrwa, platforma i tak dalej, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany, może odezwać się do mnie na maila na kontakt małpka.pawełczerwiński.com, wtedy prześlę wszystkie szczegóły, jak temat wygląda, będzie jakaś sprzedaż i wyślemy tutaj wszystkie, wszystkie informacje na ten temat, jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowany, to z całym programem programem e, i z wszystkimi informacjami, które, które, które są zawarte właśnie w szkoleniu, z całym, w ogóle, właśnie harmonogramem takiego, takiego szkolenia, z wszystkimi lekcjami. Więc serdecznie zapraszam ewentualnie do kontaktu. Na pewno, na pewno będzie tutaj jakaś super oferta dla osób, które pierwsze się zgłoszą. Natomiast na ten moment, no słuchajcie, ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to, to śmiało w komentarzu możecie pisać. Za tydzień. Postaram się przedstawić informacje z stycznia, jeżeli chodzi o dashboardy, jeżeli chodzi o status rynku nieruchomości właśnie i ceny, nieruchomo ceny ofertowe nieruchomości, jak i sytuacje na rynku najmu, czyli ściągniemy ze wszystkich portali po prostu informacje o, o cenach, jak się ceny zmieniały, jak się zmieniają, jakie widzimy trendy i jak po prostu sytuacja, sytuacja wygląda na rynku. Nieruchomości. Ten moment, kiedy, kiedy, można, kiedy można, chyba to ten moment, kiedy można zakończyć, zakończyć to nagranie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam do, za tydzień. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa.